Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wstań, zrób miejsce. Proszę uprzejmie, bardzo proszę. Dziękuję. Działajcie. A jakie marzenie ma klientka? Na pewno skrócenie włosów tak, żeby odsłonić obojczyki. No i nie wiem, jak z kolorem. Czy coś ma pani jakąś wizję na to? Może w boba, że przód by był troszeczkę dłuższy. Mhm. Tylko, że to było nie, minimalne, ale na pewno będzie fajne. No, wchodziłoby to w grę. Może mi pani coś powiedzieć do koloru, jaki pasowałby do mojej cery? Mam bardziej zimne czy ciepłe kolory? A nie wiem tego. Nie wiem, w którym będę lepiej wyglądała. Ja uważam, że zimne. Na palecie chcesz zobaczyć, co ja chcę zrobić, czy niekoniecznie. Mogę zaufać, okej? Okay? No to duży kredyt zaufania dajesz. Takie klientki to skarb, marzenie fryzjera każdego, żeby tak po prostu zaufać, wziąć, z dupy to zaufanie wziąć. No to ja jednak pokażę. Jednak co? Dobrze? Dobrze. Paletę. Przynieś, Dawid, drugą. A to jeszcze druga jest potrzebna paleta. Wow. No bo tam zimniejsze kolory są ładne. A tam są zimniejsze, a tu są cieplejsze w tej? No nie, ale... Słuchajcie, tu jest jakieś drugie dno, którego ja jeszcze nie potrafię rozszyfrować, bo ty masz jakąś blokadę po prostu. Mam. No ale z czego to wynika? Jesteś zblokowana do granic możliwości, nie ujedziesz dalej. Marzena popełnia te same błędy, co przy pierwszej klientce. Działajcie, działajcie. Jesteśmy na razie na etapie, że ja nie widzę waszych umiejętności. Miałaś się tymi umiejętnościami zrehabilitować, jeśli chodzi o brak komunikacji z klientem. No to ja czekam. Trwam w napięciu. Dłuższe stanie bez słowa nad klientką nic nie wniesie. Jasne staje się, że problemy Marzeny nie wynikają ze złego warsztatu fryzjerskiego.